samorządowego, który nazwaliśmy Paktem dla Koszalina i uznaliśmy, że powinniśmy przedstawić swoje stanowisko w całej tej historii. Stąd w naszej konferencji uczestniczy oprócz mnie pan Adam Staszewski, Inicjatywa Polska i pan Mariusz też Krajczyński, Lepszy Koszalin, Stowarzyszenie Lepszy Koszalin. Proszę Państwa, wydawało się, że przynajmniej w ostatnich czasach, że w Koszalinie jakby doszło do pewnego uładzenia relacji społecznych i że staliśmy się miastem, w którym obowiązuje pewna kultura polityczna. Nie było żadnych przejawów działań takich, które ostatnio obserwowaliśmy w czasie kampanii w 2014 roku, aż tu nagle okazało się, że to było złudzenie. Rzecz dotknęła człowieka, jednego z najbardziej szanowanych ludzi w Koszalinie, człowieka z dorobkiem, dyrektora drugiego liceum, pana Wiktora Kamieniarza, który został w sposób taki bezpardonowy zaatakowany i oskarżony przez Urząd Miejski o czyny niecne, których w rzeczywistości nie popełnił. Cała ta historia dotyczy pewnego mechanizmu, jakim się posłużył Urząd Miejski. Naszym zdaniem tylko dlatego, że pan Wiktor Kamieniarz zaangażował się w życie publiczne i został jakby publicznie podejrzewany o to, że będzie kandydatem na prezydenta, chociaż nigdy tego nie oświadczył, jak również my nigdy tego nie podaliśmy do publicznej wiadomości, że taki zamiar mamy.